burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry, kochani. Witajcie w sobotę. Ja wracam z nocki. Byłam na zakupach po bułki i po parę rzeczy. I teraz w Lewiatanie jest nowa akcja. Wzięłam sobie garnek, bo już miałam 5 naklejek i wzięłam sobie garnek. Jeszcze tam poluję na taką brytfannę dużą. Więc tak. No, u nas zima, jak widzicie, na całego, minus 2,5. Miejscami, jak jechałam, to było minus 3, więc no, zima, zimno. A ja jeszcze sobie chodzę w moich butach, w półbutach, nie? Po prostu dzisiaj muszę iść na ten strych w końcu. Ja codziennie chcę iść, a codziennie ja nie mogę tam dojść. I przyjdzie, że będzie 1 grudnia i ja dopiero tam pójdę, bo będzie trzeba dekorować dom, nie? No, więc tak. Jestem w domu, pójdę chyba wezmę prysznic. Tak, zjemy śniadanie. I muszę jechać do miasta, więc jak pójdę spać, może po południu się położę. Bo wczoraj byliśmy, ale wczoraj nie kupiłam prezentu dla ciotki. I dzisiaj też muszę jeszcze jechać na zakupy z Biedronki, no bo wczoraj śpieszyłam się do domu. Jezu, jak ja jestem rozmazana. Bo Jasia musiałam jechać, nie? No i tak, dobra. Także witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że dzisiaj vlog będzie cały dzień z zakończeniem. Bo przez ostatni tydzień ja mam problem z dokańczaniem vlogów, że one się urywają tam w jakimś momencie. W ogóle jestem udana, nie? Krzyczy na Bartka, że on nie zabiera ze sobą siatki, jak idzie do sklepu, a ja nic lepsza. Pełno siatek w samochodzie. Mam tutaj siatkę jeszcze pokrowiec, te pokrowce jeszcze do założenia mam. Pełno siatek w samochodzie, a Ewa idzie co? Po zakupy i wszystko w ręku niesie, nie? Genialne. No, bułeczki kupiłam. Boże, pomidorków kilka. Pączusie. Bo tak, trzeba sobie dogadzać. No, bułki, chleby na jutro. Jedno mleko wzięłam, bo nie ma do kawy, a wczoraj, no tak jak wam mówię, nie byłam w Biedronce, mimo że chciałam iść na zakupy, to nie doszłam. No i tu jest, czekajcie, o, cała siata i tu jest ten garnek z Ambition. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i dobra, kochani, my zjedliśmy śniadanie. Boże, ja tu mam jakąś syfę. No, coś mi tu rośnie. Ja nastawiam, ogarniam tutaj, ogarnę tą kuchnię, trochę idę pod prysznic i muszę łazienkę posprzątać. Nastawiałam zmywarkę. Czekajcie, czy tego płynu tu jest dosyć. Ojku. O, już się kończy płyn. Boże, czemu oni tymi drzwiami tak walą? Drzwi są poprawione na zawiasach, a oni i tak nimi walą. Nie mogą ich zamknąć normalnie. Te drzwi na dwór. O kurde, ten płyn muszę kupić. No, pójdę pod prysznic i wtedy lecę do miasta. Jak widzicie, obcięłam sobie wczoraj włosy i ja miałam wczoraj założoną tą różową bluzę z kapturem. No i te moje włosy z jednej strony są troszkę dłuższe, a z drugiej krótsze, tak minimalnie. No, chociaż może nie minimalnie, no są. A to wszystko przez to, że ja miałam tą bluzę i ta pani powiedziała mi, że pewnie będzie nie do końca równo i że mam przyjść poprawić, jak będę miała coś normalnego ubrane. Bo pod tą bluzą miałam tylko stanik, no i mówię, nie będę tam paradować przecież na samym staniku. No, chociaż to był sportowy, ale wiecie. No i tak, a poza tym byłoby mi strasznie zimno. No i chcę jeszcze zdążyć dzisiaj tam wskoczyć do tej pani, żeby mi to poprawiła. Bo jutro idziemy na urodziny i tak będę wyglądać, jak głowa w ogóle. Muszę sobie domyć tą głowę porządnie.
No i zawsze jak ja chodzę do fryzjera, te panie mi dają taką odżywkę, która po prostu tak przytłuszcza te włosy, więc jak ja je umyję, one będą ładne, puszyste. I w ogóle dzisiaj zajrzałam sobie na TikTok i okazuje się, że dokładnie rok temu, 23 listopada, też obcięłam włosy i tak sobie właśnie pomyślałam, że to chyba już będzie rok, nie? I faktycznie w zeszłym roku też miałam obcięte włosy, ale one do grudnia mi jeszcze pewnie z tyle gdzieś urosną. Także przez rok naprawdę dużo mi urosło. No i co? Ja tam nie mam problemu z tym, bo włosy odrastają, szybciej się je myje, szybciej się je suszy. Teraz w zimie one i tak by były, wiecie, ciągle albo pod czapką, albo pod szalikiem. Więc one ładnie do wiosny gdzieś będą miały taką długość i będzie ok. No, aczkolwiek mieliśmy wczoraj aferę włosową, dlaczego ja ścięłam włosy bez konsultacji. No, oberwało mi się, ale no, tak jakoś spontanicznie naszło mnie na obcięcie włosów. Po prostu nie wiem dlaczego, tak chyba chciałam cały ten... ja zawsze mówię, że ścięcie włosów to jest zamknięcie jakiegoś etapu za sobą. Ja chyba chciałam gdzieś tam wszystkie te złe rzeczy, żeby zostały z tyłu, nie? Tak mi się wydaje. I w sumie fajnie się z tym czuję. Naprawdę mega dobrze. No. Więc tak, ja się biorę za mycie tych naczyń. Ten garnek jest zarąbisty, zaraz wam go pokażę. Bo już oczywiście w nim robiłam parówki. Co z nosami leci. Dzisiaj jest tu u nas zimno, warto dopiero przed ogień robić. Bo zjedliśmy śniadanie i tak wiecie. Oni poszli, chłopcy też coś tam robić, będą działać dzisiaj na dworze albo w piwnicy, bo tam mają też do posprzątania, do pocięcia deseczki i tak dalej. Ja mam tu stare te naczyń do umycia i ten garnek z tego ambisu. Boże, jest genialny, ja w nim właśnie robiłam parówki, super. Mega fajny, mega taki malutki, te uchwyty są świetne i patrzcie, bo Bartek do mnie mówi, ty masz za mało garnków, a tutaj on ma taką pokrywkę, że ta pokrywka w ogóle jakoś tak fajnie to wszystko się skrapla i to wpada z powrotem do garnka. A na takich tych metalowych pokrywkach to czasami tak bokiem mi tu podnosi pokrywkę, nie? No więc polecam wam, ja go zaraz umyję i... A, miałam nastawić zmywarek, czy ja już ją włączyłam? Czy ona chodzi? Chyba tak, co? Czy nie? Nie, o, chodzi. Dobra, myję. Idę się sama umyć i ogarnąć troszkę. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam się. Ogarnęłam kuchnię. Tak z biurka. Jak wrócę, to muszę jeszcze ogarnąć podłogi w kuchni i w pokoju u chłopaków. Otworzyć i umyć w kuchni, bo tam jest naciapciane. A ja teraz jadę i jadę w sumie późno, bo chciałam jechać szybciej, ale no musiałam w trybie pilnym posprzątać łazienkę i już jak zaczęłam sprzątać, to mówię, dobra, posprzątam całą. No i posprzątałam całą łazienkę, nastawiłam pranie, wszystko ogarnęłam. Wtedy wzięłam prysznic i dopiero jadę i sypię coś takiego dziwnego, nie wiem czy to jest grat, ale to jest takie, że to nie jest śnieg na pewno, nie? Ale tak wali o szybę dziwnie. Ma taki gradośnieg albo grad, cholera wie. No i jadę, nie wiem czy, znaczy się do fryzjera już dzisiaj na pewno nie zdążę. A ja sobie te włosy tak trochę podkręciłam, wiecie, na luku, Boże, na prostownicy takie trochę podkręcam i wtedy nie ma widać tego, tej różnicy jakiejś, a jutro sobie zakręcę i ładnie zrobię sobie takie fale prostownicą, no. Więc tak, zobaczymy. Znaczy się spróbuję sobie zrobić, bo wiecie, ja zawsze sobie z przodu zrobię, a z tyłu znowuż nie. No i wtedy to tak dziwnie wygląda, ale zobaczymy, może sobie zrobię. Albo chociaż troszkę je pokręcę tutaj ten przód, żeby tak nie było tego widać, a w poniedziałek pójdę do tej pani poprawić. No i mam nauczkę na przyszłość, żeby nie ubierać plus, jak idę do fryzjera, ale ja wczoraj zupełnie no, nie pomyślałam o tym. I tak. Muszę jeszcze wejść do Pepco, kupić chłopakom, znaczy się Franusiowi jeszcze też kupić termo, bo Franek ubierze sobie krótkie skarpety, słuchajcie, no ten dzieciak mnie po prostu wykończy kiedyś. On sobie ubiera krótkie skarpety i
No teraz ma te zimowe buty. Jasiowi, ja chcę iść na styk zobaczyć, czy nie ma z zeszłego roku butów, bo mi się wydaje, że myśmy kupowali w zeszłym roku. I nie wiem, czy to nie były te Adidasy, a te on mówi, że mu są za małe. Najwyżej ich w poniedziałek najwyżej kupimy Jasiowi, bo najpierw muszę iść na ten styk, zobaczyć, czy tam aby nie ma dla niego butów, nie? Bo gdyby były, no to wtedy niech jeszcze ponosi. A poza tym oni też mają te buty, słuchajcie, trekkingowe. I no, mam nadzieję, że nam się uda w przyszłym roku na wiosnę pojechać w góry albo chociażby latem. Ale te trekkingowe też mogą troszkę ponosić, bo wiadomo, że oni ich nie wynoszą, nie wiadomo jak. A potem sprzedać, to wiecie, za grosze, to też bez sensu, to już lepiej niech je wynoszą. Więc jak będzie taka zima lekka, no to wtedy niech noszą te trekkingi, a tak to niech noszą te zimowe, nie? No zobaczymy. Ale muszę iść Franusiowi właśnie po Teemo do Pepko, bo ja Jasiowi kupiłam, Bartek też ma Teemo, a Franuś znowuż poszkodowany. I wyszedł i widzę, że ma te krótkie skarpety, spodnie. On nie włoży ich sobie, on ma takie dziwne, wiecie, podejście, ale on wymarznie i wtedy on kaszle. I z drugiej strony przegrzewanie dzieci też nie jest dobre, nie? Trochę zahartować tam niech się mogą. Robią sobie to iglo, dzisiaj wymyślili, a jutro ma być, nie, jutro nie, w poniedziałek ma być ponoć 12 stopni, więc ja mówię, chłopaki, żebyście by się nie zdziwili, że to wam się stopi. No ale może nie będzie aż tak ciepło. Cieszą się z tego śniegu, mają te zabawki od zeszłego roku. W zeszłym roku jak myśmy kupili te zabawki, to potem śniegu już nie było. No i tak, na święta oni chyba to dostali. No i potem już śniegu nie było, no i tak z tego nie skorzystali, a teraz pierwszy śnieg i widzicie, fajnie, bo mają, nie? Także pójdę jeszcze do tego Pepko, idę po ten prezent. Najpierw, tak, to w pierwszej kolejności. I co? I do Biedronki na zakupy, nie? Na spożywkę. Bo tak jak wam mówiłam, wczoraj nie zdążyłam, no i dzisiaj muszę spożywkę ogarnąć. Mleko, karmę dla psów, dla kotów. Co tam jeszcze? No mam tam sporo tych rzeczy, znowu kurde. Wydam masę pieniędzy. No ale co? Żyć trzeba jakoś, nie? Więc tak, pokażę wam jak u nas jest. O, pana tu zarzuciło. Jaka u nas jest pogoda, jest ciapa. W ogóle padał ten śnieg długi czas, więc dopadało jeszcze. Teraz jest takie błoto pośniegowe na ulicy. No i nie za ciekawie się jedzie. Jest pół stopnia na plusie teraz w tym momencie, nie? A rano było minus 3 i widzicie, taka pogoda. Trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, bo każdy jedzie powoli. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. W ogóle tańskie więcej nie ma. Tam jest to naprzeciwko. Właśnie jak nie napisałam, to że ja to wyjadę.
Ja już powoli będę kupować też wszystkie produkty do pielników. Ciekawa jestem, jaka jest różnica między tym z Delecty, a tym, co wzięłam z doktora Edkera. Muszę podejść sobie do tego. Do tej maszyny płaczu. Znaczy się tam, gdzie się sprawdza, sobie wezmę te trzy, najwyżej odłożę. Sprawdzimy, jaka jest różnica. Może już naprawdę czuć te święta przyprawy do piernika. Przyprawa do piernika, złoty 99. Czuję ciebie bardziej, bądź tą najpiękniejszą baśnią, melodią, która... Puś. To jest tylko karma, to nie są kości. Kości ci przywiozę w poniedziałek. W poniedziałek ci przywiozę gnaty. O, produkcja igla trwa. Może gdzie tu mam nożyczki gdzieś. Chłopcy poszli do domu, pewnie im się... Dobra, kochani, ja wróciłam z tych zakupów. Muszę sobie chyba jeszcze jedno światło odpalić. Bo... To jest dzisiaj jakoś tak ciemnawo. Teraz będę ciągle te włosy za ucho wkładać. Dobra, torebka, paragon z biedy. Właśnie muszę zobaczyć na te ceny tych posypek, o których wam mówiłam, bo ja w rezultacie wzięłam je wszystkie. Nie poszłam wcale do tego czytnika, tylko wzięłam wszystkie te posypki, bo mówię, one i tak nam się przydadzą, bo my będziemy dużo pielników robić jak co roku. Jeszcze miody muszę kupić w poniedziałek, bo zapomniałam gotówki wyjąć, a tam u tych państwa, gdzie kupuję miód, można tylko gotówką. Więc tak, shopping, mleko, cały karton mleka, ja to sobie może tu przestawię. Karton mleka, zaraz sobie to wkładam do tej wąskiej szafy. I tutaj mam siatę z Kauflandu, a ona mi się urwała. Oj, ja ją tak z dołu muszę nosić. Coś tu się wylewa, kurde. Szybko, szybko. Czyżby te śledzie leciały? Coś się tu leje. Śledzik jakiś pękł. Więc tak, dobra, po kolei. Kupiłam chipsy na wieczór dzisiaj dla nas. Ja lubię te sojowo-cebulowe. Bartek lubi paprykowe. Takie śledziki wzięłam, ja tam za śledziem nie przypadam, ale Bartek sobie bierze do pracy. Tu mamy z suszonymi pomidorami. Tu dla chłopaków wzięłam takie prażynki solone i gdzieś jeszcze mam jedne. Ale te chipsy, papier. Znaczy kupuję ten duży papier, on tak na miesiąc mniej więcej wystarczy nam. No tak mi się wydaje, że na miesiąc. Kostki do toalety. Twarożek, takie monte, takie dwa wzięłam dla chłopaków. Dobra, co tu dalej? Majonez, będę robić sałatkę warzywną, ale może w poniedziałek, nie we wtorek. No może we wtorek zrobię. Zaraz wam te ozdoby pokażę. Dwa awokado, ja już dawno, dawno nie jadłam awokado, a mega lubię z pomidorem tak na chlebek. Bardzo lubię, więc wzięłam awokado i tam jakieś, też jakaś promocja wyszła na to awokado. Dalej, jajka. Ja będę kupować na wiosnę od nowa kury i od nowa będę mieć swoje jajka i no, ale na razie przez zimę musimy jeść te jajka, które nam w ogóle nie smakują. Ja tutaj kupowałam też u nas w Lewiatanie jajka, które przynosi tam taka pani, ale one też jakieś takie, nie wiem, moje jajka to były moje jajka, no i jestem taka niepocieszona, poczekajcie, bo mnie tu nie ma widać całej. Jestem taka niepocieszona, że nie mam swoich jajek po prostu, no. Kiełbaski z szynki z cielęciną, one były na promce. Pomidory malinowe, podłużne, takie opakowanie. Dania. Taki Hochland kanapkowy z szynką. Tutaj te ozdoby. Tu mam tutaj, że żelki wzięłam dla chłopaków o smaku coli.
Grejpfruty. Wzięłam sobie dwa grejpfruty, ale nie wiem, gdzie ten drugi. Parówki z filetem, z kurczaka. I jeszcze jedne kiełbaski z szynki i cielęciny. I jeszcze jedne parówki. Po dwa opakowania wzięłam tego. Ogólnie nie zrobiłam jakichś gigadużych zakupów spożywczych dzisiaj, a też zapłaciłam 700 zł. No bo kalma, woda, mleko. Co tam jeszcze? Cebula. I wiecie, to się tak zdaje, ale ser królewski. Ostatnio kupiłam ser salami, ser gouda i dzisiaj wzięłam ten duży ser królewski, bo akurat był w tym większym opakowaniu. Sporo sera jakoś jemy. Ja też ostatnio chyba częściej ser jem niż jakiekolwiek kiełbasy. Twarożek jeszcze jeden. Lubię ten wysokobiałkowy, ale on nie zawsze jest. Jeszcze jedno Monte. Tutaj wzięłam na zapas ten duży płyn Old Spice. Panowie mają jeszcze, więc po prostu tak na zapas wzięłam, bo jego zawsze nie ma, a to się opłaca, bo to kosztuje 37 zł. Tak, coś takiego i to jest litr, nie? Więc to na miesiąc spokojnie ponad, a może nawet i na dwa chłopakom wystarczy. Jak Bartkowi się skończy, no to on go weźmie, a potem chłopakom dokupię. Także oni się myją teraz wszyscy tymi zapachami, tu pachną w domu. Te moje chłopy. Czekajcie, te przyprawy. Przyprawy. Wzięłam te serki deserella, serek o smaku waniliowym z przoskwiniami. I mam tutaj wiśniowe i wzięłam po dwa dla nas, znaczy się dwa brzoskwiniowe, dwa wiśniowe. Dla nas sobie zjemy jako deserek. A na obiad dzisiaj wzięłam takie surówki gotowe, surówka tasek i jeszcze kolesło. I tu mam kolesło, ja zaraz będę przygotowywać obiad. Mięso już mam, od wczoraj mam tam dwa zrazy i jeszcze mam mięso z szynki. Tylko ziemniaki, oskrobie, surówka i obiad gotowy. Drażynki, tym razem bekonowe. Więc my dzisiaj sobie chyba zrobimy wieczór z Netflixem, jak ja już tu posprzątam tę całą chatę, tu mam znowu pranie do układania. Banany. Banany, te grejpfruty wezmę. O, grejpfrut od śledzia. Dobra. Leci z tego śledzia. 600. Takie o, tak oni to robią. Albo mi się zgniótł po prostu i dlatego z niego leci. Gdzie ten drugi śledź jest? Dobra. Postawię jedno na drugie. Jeszcze jeden serek kanapkowy, tym razem z ogórkiem i koperkiem. I ten serek wiśniowy. No i dobra, i teraz te rzeczy do pierników. A, jeszcze tu wzięłam trzy szalotki. Ja nigdy nie używałam cebuli szalotki, a ostatnio tam oglądałam jakiś przepis na YouTubie i tam było, że ktoś dodawał cebulę szalotkę i ja sobie wzięłam, bo ja zawsze kupuję te zwykłe cebule, tudzież tą czerwoną lubię też na kanapkę z pomidorem, a nigdy nie miałam szalotki. Nie wiem, czy ta szalotka jest bardziej intensywna, czy jaka jest różnica między tymi cebulami, czy tylko dlatego, że ona ma ten podłużny kształt. Sobie wypróbujemy jutro może na śniadanie jajecznicy. To zobaczę, tutaj mamy fasolę czerwoną konserwową i wzięłam trochę konserw, bo będę właśnie tą sałatkę warzywną robić. A że konserwy były na promocji, tą siatę już wywalę, bo nie dość, że ona jest od śledzia, to ona jeszcze jest cała porwana. No i konserwy były na promce. Chyba 2 plus 3 gratis, więc wzięłam, bo mówię, wiecie, już w dzisiejszych czasach te ceny to do zwariowania. I tak, wzięłam przyprawy do piernika. Ja zawsze kupuję, to wszystko jest od tego śledzia, no. Duże.
I ja zawsze kupowałam te przyprawy Galva. Te. I one były ok, ale dzisiaj zauważyłam też w Biedronce, tak na spokojnie sobie chodziłam, wiecie, jak ja idę sama na zakupy, to ja sobie idę na spokojnie. Zauważyłam też przyprawę do piernika z Camis. Taką. I tu nawet jest przepis na piernik. Więc zobaczymy, może ja też zrobię w tym roku piernik. Trzeba się powoli zastanawiać nad tymi świątecznymi rzeczami. No i właśnie na pewno jak będę robić pierniki, to dam Wam znać, która z tych przypraw jest bardziej intensywna, bo wydaje mi się, że mogą one być, różnić się tutaj tą intensywnością tego zapachu, tego smaku. Zobaczymy. Więc będę Wam dawać znać, ale ogólnie wzięłam więcej tych Galver, no bo je znam. Zawsze je brałam. A Camis, no to wiadomo, to jest też firma, nie? To też się płaci właśnie za firmę często, gęsto. I dobra, co tutaj mam jeszcze? Mam przyprawę do grzańca. Taką z Camisu. Z Camisa. I co tutaj w niej jest? A tu nie ma napisane, co tutaj jest. Czy jest... Cukier, cynamon, goździki, imbir, kardamon. Dobra, no ja mam też te wszystkie przyprawy tutaj w domu. I ja dzisiaj będę sobie chyba robić swojego grzańca. Bo mam tutaj te grzańce, słuchajcie. Te grzańce gotowe. I tego grzańca kupuję u nas w Lewiatanie. I to jest grzaniec zimowy o smaku śliwka z czekoladą. A to jest grzaniec galicyjski VIP Selection, w ogóle jest tak niedobry, on jest tak niedobry. Jest z dodatkiem przypraw korzennych niby, ale no jest tak okropny. Ten śliwka w czekoladzie jeszcze najbardziej mi smakuje. A dzisiaj kupiłam sobie wino i będę sobie robiła sama grzańca. Będę sobie robiła sama. I wiecie, wtedy ja dodam sobie pomarańcze, cynamon, imbir, tak wszystko intensywnie, nie? I wolę sama robić, zdecydowanie. No tylko, że to jest czasochłonne, nie? Jak ja sobie chcę wypić tego grzańca, no to nie zawsze chce mi się go po prostu robić i stać nad nim, ale no jednak smakuje zawsze lepiej, nie? Wszystko to, co zrobimy sami, zawsze smakuje o niebo lepiej. I wzięłam jeszcze takie dwie polewy. To jest polewa do gotowania, słony karmel z solą morską. Miękka jak krówka. No i dalej, słuchajcie, co? Te ozdoby. No to mamy takie biało, tutaj mamy białe gwiazdeczki, zielone choinki. Biało-srebrne kuleczki i gwiazdki żółte. Tutaj mamy opcję różową, czyli różowy cukier, różowe takie, nie wiem jak to się nazywa, posypka, serduszka biało-różowe i białe kuleczki. I to jest z doktora Edgera. I tu mam jeszcze jedno niebieskie, w wersji niebieskiej, czyli te kuleczki niebieskie, posypka niebieska, duże kulki niebieskie i gwiazdki biało-niebieskie. Takie trzy. I z tych, z tej firmy z Delecte wzięłam też trzy. Tutaj mamy niebiesko-białe gwiazdki z połączeniem takiej posypki. To tutaj jest wszystko miszmasz. Miks taki dekoracyjny. Tutaj jest świąteczny czar. I tu są gwiazdki, laski, choinki i małe te ludziki z piernika brązowe. Więc fajne. I zielone. Słuchajcie, w tym zielonym są choinki, dzwonki, posypka i gwiazdki. I biało-zielone, jasno-zielone i ciemno-zielone choinki. Więc no, będzie ładnie. Wzięłam też takie pisaki, bo Franek zawsze lubi tymi pisakami robić, więc wzięłam cztery takie pisaki, żeby było. Ja zawsze kupowałam ten jeden duży, a teraz sobie myślałam, dobra, wezmę. To ja już Wam pokazywałam. Aha, i chciałam powiedzieć, że z tej polewy może zrobię 3 bita. Ja to ciasto robię i robię. Chłopcy mi już zjedli jedne herbatniki. Za chwilę mi zjedzą drugie i nic z tego nie będzie. Tutaj mamy drugą siatkę. Tu
A, nie, tu są rzeczy, tu są ciastka, te bonitki, szpielniczki właśnie. I ja sobie otworzyłam, bo nie mogłam się oprzeć. Taką miałam ochotę na to ciastko dzisiaj. Byłam też w Pepco, jakby... Nie, nie pokazywałam wam, że byłam w Pepco. Byłam w Pepco po skarpety termiczne. Tutaj mamy akurat 43-46 dla Bartka. Tu mamy 27-30 dla Franciszka. Takie niebieskie. Tu mamy jeszcze jedne dla Bartka, bo wiecie, jak on do pracy tu zimno mu w nogi. I tutaj mamy dla... Czekajcie, nie. Te były dla Jasia, a te były dla Bartka. One są takie same, tylko że rozmiarami się różnią. I one były po 20 zł, więc... No, drogie są te skarpety termo, ale wydaje mi się, że moi panowie powinni mieć. Jasiu, bo chodzi na treningi, Franek jak będzie chodził lepić bałwana. Chciałam mu w ogóle kupić te kalesony, ale no nie było. Kupiłam mu tylko jeszcze koszulkę. Gdzie to tutaj jest? No, chyba koszulka. A, tutaj. I koszulkę dorwałam, mniejszą trochę, ale tak jak wy mi pisaliście, one powinny być obciśnięte, więc wzięłam taką czarną koszulkę. I ona kosztowała chyba też, nie, te koszulki 25 zł, a to 20. No i Franusiowi wzięłam taką koszulkę, jak będzie na sanki chodził, tak jak o dzisiaj poszedł, to oni się już przebierali dwa razy. I jeszcze muszę mu kalesony jedne chociaż kupić, nie? Bo Jasiowi, Jasiu ma tam trzy pary, bo chodzi na te treningi i do szkoły on też sobie ubiera, jak jest zimno. I byłam jeszcze w aptece, wzięłam Teraflu. No i kupiłam moje leki Eutyrox, więc to też do pokoju w sumie wezmę. Muszę sobie Eutyrox wyjąć. A, i jeszcze w Pepco kupiłam taki dzban dla Krysi. Taki dzban. A jeszcze kupiłam storczyka, za chwilę wam go pokażę. Myślę, że na teraz na pierniki będzie w SMS. Taki, wiecie, mały prezencik. No. Bo tu postawię jutro, dzisiaj pójdę na styl, to znajdę sobie jakieś pudełko, znaczy się ten, torebkę prezentową, o tak. Ja nie kupuję torebek prezentowych, bo zawsze mamy ich pełno i ja je zbieram i po prostu jak gdzieś idziemy na jakieś urodziny, to wkładam te torebki. Bo te torebki, wiecie, niektórzy to wyrzucają, więc po co wydawać bez sensu pieniądze. No i takiego storczyka, ładny, wydaje mi się, że bardzo ładny. On ma tam taką ozdobę świąteczną. Mam nadzieję, że będzie z serca i że będzie długo trzymał. I co? I dalej zakupy. Dalsze zakupy z Biedronki mam tutaj. Tu mam pomarańcze. Marchew do tej sałatki. Tutaj właśnie mam konserwę, groszek, kukurydza. Groszek, kukurydza, fasola, jeszcze jedna kukurydza. Zaraz to sobie też pochowam. Marszawki. I tutaj jeszcze jeden groszek. Czyli po dwie sztuki wzięłam z wszystkiego. Dobra. I wzięłam sobie właśnie czerwone wino Santa Luisa. Coś takiego. To było tam chyba po 16 zł. Wino czerwone. A jakie to jest? Ja nawet nie patrzyłam. Wiecie, spojrzałam tylko na jakieś takie najtańsze. Mm. 2021. Tu nie ma napisane, co to jest za wino. To jest wytrawne, czy to jest półsłodkie? Nie ma napisane, ej. Chyba jestem ślepa. Tu jest po jakiemuś innemu napisane. Dobra, nieważne. No, czerwone wino właśnie do tego. I co? I olej. I dużą butlę oleju, bo się olej skończył. No.
I to by były wszystkie zakupy, słuchajcie. No i 700. Jezus. Maria. Dobra. To wszystko, słuchajcie. Całe zakupy. Ja sobie zaraz zobaczę na Paragon, które z tych ozdób były tańsze. Ej, i dostałam jeszcze w ogóle 75 zł opustu za kartę Biedronki, więc dużo mi weszło na promocji rzeczy. Jezu, jak ja bym miała jeszcze prawie 100 więcej zapłacić. Masakra. 720 zł. I ja się pytam, za co? Bo tu na tym stole tego jakoś tak dużo nie ma. Boże. Zaraz wam powiem. Gdzie są te ozdoby? Dekoracje, świąteczny czas, czyli te, świąteczny czar, czyli te, kosztują 7,49. A te doktora Edkera 11,99. Różnica w wadze jest taka, że tu jest 55 gram, a tutaj jest 76 gram. No to podobnie pewnie. Jakby to na gramy przeliczyć, to by wyszło podobnie cenowo. Dobra, więc tak, ja spakowuję te zakupy, słuchajcie, znaczy chowam je do szafy, układam pranie, strugam ziemniaki i w ogóle ja przez 2 dni już chyba, czy przez 3 dni chcę wam zmontować film, ale nie mam na to czasu, bo ciągle coś. To powinno być ok, ten paragon chyba mi nie będzie potrzebny. Speczko. No. Więc tak, oddaję się przyjemnościom związanym z gotowaniem, którego nie umiem robić, ale no jednak pogotuję. Moi ludzie są głodni. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young. Ojejku, dobra, słuchajcie, posprzątane. Zjedliśmy obiad, ja posprzątałam naczynia, poukładałam pranie. Zmyłam podłogi, bo teraz ten mokry śnieg się tak strasznie nosi do domu. Zmyłam podłogę tu w kuchni, ale dzisiaj jechałam na kolanach na mopie. Przypomniały mi się stare, dobre czasy. Bo chciałam tak porządnie wszędzie, wiecie, a tym mopem okrągłym ok, ale jak ja mam najpierw jechać odkurzaczem, a potem jeszcze raz mopem, to mi się nie chce i stwierdziłam, że dobra, jadę na szmacie dzisiaj. No, a teraz idę do chłopaków, pomóc im poukładać drzewo w piwnicy i tam będziemy ciąć te cieniutkie takie na rozpałkę. I co, i wtedy przyjdę, to muszę jeszcze werandę wymyć, bo w werandzie jest pełno wody. No to się nosi, nie? Ja tam położyłam dywanik, ale to i tak się nosi. Więc jak przyjdziemy wszyscy do domu, to na końcu tą werandę umyję po prostu. I co, i tyle. No. I tak, słuchajcie, pójdę się wykąpać. Jeszcze muszę kanapę odkurzyć, bo tutaj, aha, jeszcze muszę Wianusiowi zeszyć jego poduszkę, tam ją położyłam. Ona ogólnie bardzo fajnie, ona idealnie pasuje do kanapy. I ja tak się zastanawiam, czy sobie dwóch takich nie kupić, bo mam te poduszki z tym Mikołajkiem. I miałabym wtedy takie dwie choinki. Się zastanawiam, czy sobie nie kupić. Zobaczę w poniedziałek, może kupię ze dwie. I wtedy będzie taki kontrast. No. I co? Jestem zmęczona, słuchajcie, jestem tak zmęczona. Poukładałam też te zakupy. Wszystko ogarnięte. Boże. No tak to życie wygląda. Ja wam powiem, że ja mogę cały dzień w domu siedzieć, a ja ciągle mam coś do roboty, nie?
Jak nie obiad, to sprzątanie, jak nie naczynia, to jeszcze coś innego. Także, no. Dobra, idę na dwór do chłopaków, zobaczę, znaczy się do piwnicy idę. Pomogę im trochę. Zobaczę, co tam robią. Ja myślałam sobie dzisiaj, że będę sobie czytać książkę Gosi Ome. Ale no, z tego chyba nic i zajmę się dzisiaj montażem. Bo mam filmy do zmontowania, a nie mam filmów i wy już się pytacie po 3 dniach, gdzie ja jestem, co się dzieje. No, miłe jest to bardzo, ale też tak to do mnie dociera, że Jezu, jak ja teraz nie mam w ogóle czasu, nie? Ja mam jeszcze mniej czasu niż latem przez to, że te dni są takie krótkie i przez to, że ja też szybciej chodzę spać. No, wstaję też wcześniej. Ale no, widzicie, dzisiaj na przykład w ogóle nie spałam, a i tak nie mam czasu, nie? A i tak zawsze dużo roboty, no. Ktoś chce, to sobie zawsze znajdzie jakąś pracę. Idę. Ciekawe, czy jest zimno. Pewnie jest mega zimno. Nie chce mi się w sumie iść na ten dwór. Ja najchętniej to bym się tu położyła i ten. Ale obiecałam chłopakom. Pójdę zobaczyć, jak oni to iglo tam zrobili. No, a wieczorem odpalimy sobie może Netflixa. Tylko tak, jak my sobie odpalimy Netflixa, to ja znowu filmu nie zmontuję. Netflixa i grzańca może zrobię. Kurde. Albo najpierw wypiję tego grzańca, co tu mam, bo w sumie bym te butelki wywaliła, a nie, że one tak stoją. Nie wiem. Ale lubię tego swojego grzańca. Muszę sobie przypomnieć ten przepis, gdzieś go mam zapisany na Instagramie chyba. Dobra, idę. No i dobra, słuchajcie, tutaj mam tego grzańca śliwka w czekoladzie, a tutaj wlewam tego, który jest taki niedobry, ale no nie będę go wylewał, znaczy się niedobry, on jest taki dziwny, on jest taki gorzkawy, więc tego nie polecam. Czerwony, słodki, z przyprawami korzennymi. No, nie za ciekawy, przynajmniej mi nie podpasował on. Jest faktycznie korzenny, ale taki wiecie. A, i chciałam wam pokazać, co chciałam wam pokazać, to tą pokrywkę. Patrzcie, jak ona fajnie zbiera tutaj parę, nie? Że nic tutaj nam nie kipi, tak jak mi tu ziemniaki na przykład wykipiały, więc fajne to jest. No, więc ja sobie siadam, słuchajcie. Jeszcze mam oczywiście pracę do zrobienia. Praca polega na kolejnym ułożeniu prania. I jeszcze mam werendę do zmycia, tak jak wam powiedziałam, ale już kończymy tego vloga na dzisiaj. Ja sobie biorę moje grzane winko, idę sobie coś obejrzeć na laptopie, a za chwilę pójdę werendę sprzątać, bo tam wlałam sobie gorącą wodę. A dzisiaj mi tak ręce popękały, patrzcie, jakie mam popękane ręce. Już po prostu muszę kremem posmarować na noc, aż mi krew idzie, nie? Obejrzę sobie Katarzynę,
Dzisiaj ją oglądałam i nie skończyłam. Ja sobie włączam ją zawsze, jak układam pranie. No, ostatnio. Cały czas. Więc obejrzę sobie do końca i może coś jeszcze i wtedy idę sprzątnąć i pójdziemy chyba spać albo będziemy oglądać sobie Netflixa. Także no, dzisiaj skończę tego vloga normalnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa!